Dama do towarzystwa. Znaczy się kokota? No, tak bym nie powiedział. Gejsze w czasie uczt zabawiają gości rozmową i podają napitki. Zarządca ją przysłał? Ciekawe, czy sam, czy na czyjeś polecenie? Trudno powiedzieć. Jak porcelanowa lala. Powieką nawet nie ruszy. Niech tam. Najwyżej się nasłucha polskich mądrości. I na czym to my, panie Romanie, stanęliśmy? Że pan się nie zgadza, a nawet nie pozwala. A tak. Nie zgadzam się i nie pozwalam, gdyż, panowie socjaliści, pomysły wasze są dla Polski zgubne. Jej interesowi narodowemu w niczym się nie przysłużą. Jeszcze przeciwnie, jeszcze mu zaszkodzą. I to pan pisze w swoim memoriale? Tak i nie. Cóż bowiem Japończyków obchodzą interesy Polski? Oni troszczą się o interes Japonii. Jak najbardziej słusznie. Dlatego zamierzam im wyłożyć, aby wam nie pomagali, bo tym sobie... Zaszkodzą. Ciekawy, jakim to sposobem mają sobie zaszkodzić, nam pomagając. Merci bien, mademoiselle. Nie mówi po francusku. Albo tak dobrze była szkolona. Twarda facetka prawdziwa porcelana. Co to jest za paskudztwo? Przesadza pan, moim zdaniem. Bardzo ciekawy smak i aromat. Niech pan nie robi takich min. Gejsz jest przykro. Arbaty! Arbaty zwykłe mi dajcie! Czaju, jak moja Maryśka robi. Samowara. Z żurawiną, z cukrem. Co tam słychać u pani Marii? Chodzi pan o pożycie z panem Piłsudskim? Dobrze nam się układa. Wanda nam się ładnie chowa, pannica jak malina. Tyle, że wie pan, bycie żoną rewolucjonisty to nie jest łatwy kawałek chleba. Ciągłe rozjazdy, partyjne zadania, tajne druki, ukrywanie się przed ochraną. Ale wiedziała, kto mi jest i czym się zajmuje. Tak, pamiętam. Nasza piękna pani była w Wilnie najpierwszą socjalistką. No i... Rozwódką. Boli, co? Co niby? A to, że piękna Maria wolała szczerbatego Sybiraka, hołysza bez grosza, zamiast wielce szanownego kandydata na Okdmowskiego. Ok Jak czyś pan do Marysi smalił cholewki, to panu ani socjalizm, ani rozwód nie przeszkadzały. O czym to rozmawialiśmy? A. O waszych zgubnych pomysłach. Arigato. A nawet powiedziałbym szaleńczy. O. I w tym rzecz. Ciągle pan prawi, że jesteśmy szkodnicy sprawy polskiej. A w czym to szkodzimy sprawie? Że walczymy z zaborcą i chcemy odrodzenia Polski niepodległej? Powstanie, jakie się w waszych socjalistycznych głowach marzy, to jest... Najszkodliwsza rzecz, jaką teraz można uczynić dla Polski. I tragiczniejsze przyniesie skutki niż zryw 63. Walka o wolność nie jest wtedy, zdaniem pana, najświętszym obowiązkiem Polaka? Powtarzanie frazesów, romantycznych hasełek zastępuje wam myślenie. Tymczasem polityka, panowie socjaliści, to nie jest zabawa w piaskownicy ani. Ani prowadzenie kur na szczanie. O. No niech panu będzie. Kur też nie. Prawdziwa polityka, powiadam, jest sztuką ważenia interesów, bo narody nie posiadają uczuć bardziej czy mniej szlachetnych, tylko interesy. A te starannie kalkulują. Mając przy tym na uwadze, że w stosunkach między narodami nie ma miejsca na słuszności czy krzywdy, istnieje tylko siła, i słabość. Właśnie interes jest sztuką wyciągania korzyści. W takich okolicznościach, jakie się zastaje. Jakie pańskim zdaniem Polska będzie miała korzyści z tego kolejnego powstania? A jak to jakie? Naród przebudzi się z letargu. Porzuci zabójczy pasywizm niewolników. Wygrzebie się z piasku umysłowości polskiej. To jest tego ulubionego nic nierobienia. Wykopię się z błotka polskiego realizmu i z bierności wreszcie do czynu przejdzie. No, nie mylił się Bismarck, kiedy powiadał, że Polacy są poetami w polityce i politykami w poezji. I socjalistów, jak widzę, też to dotyczy. Przez to czym jest prawdziwa polityka? No niechże mnie pan z łaski swojej oświeci w tej kwestii, skoro taki mądry. Prawdziwa polityka o. trzyma się realności, realnego życia. Takiego, jakie się zastaje, nie takiego, jakie chcielibyśmy widzieć. Kiedy podmiot polityczny podejmuje się jakiegoś działania, to najpierw bada, jakie będą jego konsekwencje. A jakie będą skutki waszego powstania dla Polski? Pierwsze. Żadnego powstania nie wywołacie. Co najwyżej ruchawkę z udziałem niedoważonej uczuciowej młodzieży. Po drugie, Moskale tę waszą nieporadną ruchawkę zdławią w kilka dni. Mają ku temu dostateczne środki i siły w królestwie ciągle jeszcze trwa stan wojenny, jakbyś pan zapomniał. Trzecie. Zaborca odpowie represjami. I tiurmy na Syberii jak 40 lat temu wypełni nasza młodzież, a kraj straci najbardziej czynny i ideowy element ludzki. Cztery. Moskale przeprowadzą pacyfikację społeczeństwa i zdławią te pierwociny odrodzenia narodowego, jakie właśnie się wyłaniają z tej nocy postyczniowej. No i piąte. Naród kolejną klęską zniechęcony popadnie w jeszcze gorszy marazm, z którego kto wie kiedy i czy w ogóle kiedykolwiek się wybudzi. A no i szóste. Oczywiście po tych wypadkach, Moskale umocnią się wojskowo w królestwie. Mądrze gada. Mądrze gada, to nikt nie słucha. No ja miałem pana. Za najbardziej dorzecznego z całego tego towarzystwa, nieprzytomnych naszych socjalistów. Ale jakiś tam ze mnie socjalista. Prawda, próbowałem czytać Marksa, ale te jego abstrakcyjne wywody o panowaniu towaru nad człowiekiem nie pasują do mego mózgu. To co pan czyta? Trylogię słowackiego. <grym> to nawet mnie to nie dziwi. Może i dla pana, Marks, to bzdury, ale państwo koledzy są myślami tego żydowskiego wywrotowca bardzo przejęci, i oni by chcieli w Polsce rewolucji klasowej. A to najszkodliwsza rzecz na świecie. Nie ma nic szkodliwszego niż wprowadzanie podziałów, judzenie ludzi przeciwko sobie, i to w takiej dziejowej chwili, kiedy jedność nam jest jak zbawienie potrzebna. I ta jedność nie rewolucja klasowa przyniesie, tylko uważaj pan, narodowa, tylko rewolucja narodowa. Podskutkuje dla narodu jednością i siłą moralną potrzebną do tego, żeby zmierzyć się z tym, co zmierza ku nam w przyszłości. A wierz mi pan, będą się dziać sprawy wielkie. Koniakowym bym się napił. Obaczewskiego pewnie tu nie serwujecie. Ja jestem umówiony z zarządcą, że jeżeli będzie nam czegoś brakowało, to wyśle przez gejsze zlecenie. Kwestie rewolucji, takiej czy owakiej, to bym na razie zostawił. Prędko mi się nie wydaje. No chyba, że Rosja mocno łupnia dostanie. Ale ciekawym znajduje inny koncept o tej przyszłości. To co stamtąd idzie? Jakie wielkie sprawy. Jak to jak? Wojna idzie. Wojna to już jest. Inna wojna. W Europie. A jaki pan posiada pogląd w tej kwestii? Gdybyście zaglądali do prasy międzynarodowej, wiedzielibyście o podpisanym w kwietniu między Francją a Anglią Entente Cordiale. A o tym akurat czytałem. Obie potęgi dogadały się w sprawie podziału kolonii. I cóż w tym nadzwyczajnego? Traktat jakich wiele. Oto Polak prawdziwy. Przeczytał, a nic nie zrozumiał. Hola! Mo스, panie, ja tu mam być obrażany? No, wybacz pan. Jestem z natury człowiek trochę złośliwy. Nie da się zaprzeczyć. Wypijmy na zgodę. Nawet mi się w tej Japonii zaczyna podobać. No, bez wątpienia. Kraj to jeszcze nie nadpsuty przez liberalizm i wolnomyślicielstwo. Ale wracając do tą Cordial. Naprawdę uważa pan, że tylko o podział kolonii obu umawiającym się stronom chodzi? Dobry gradus. Jak nalewka mojej Marysi. A o cóż więcej im chodzi? O sojusze, łaskawy panie. O to kto z kim będzie się bił w nadciągającej wojnie. Co do tego, że w Europie zbliża się wielka wojna, nie ma żadnych wątpliwości. Imperium robi się ciasno. Są jak bulwy. W za małych donicach ciągle rosną, aż w końcu rozsadzają gliniane skorupy. Będą musiały sobie poszukać nowych przestrzeni, aby zapuścić korzenie. A że kuli ziemskiej powiększyć się nie da, co więcej została już podzielona, no to przestrzeni zabraknie. I trzeba się będzie bić. Kto wtedy i z kim się wydziwił? No Sojusz Francji i Anglii. Jest bez wątpienia przeciwko Niemcom, które spóźniły się na podział kolonialnego tortu i teraz urażone szukają jakiegoś sojusznika, a pod bokiem mają Austro-Węgry. I tak oto rysują się dwa wrogie bloki, które Niezaspokojone w swoich apetytach, wkrótce się zewnątrz. Ta japońsko-rosyjska bitka w Mandżurii to jest zaledwie preludium do przyszłych działań, ale już na tym przykładzie widać, jakie będą miały one charakter. No, co by nie mówić, żołnierzom Mikada idzie całkiem dobrze, no bo to młode imperium. Stąd ambitne. Japończycy chcą pokazać światu, na co ich stać. Dlatego rzucili się na moskiewskiego niedźwiedzia. A wkrótce ruszą inne imperia. Niemcy duszą się na kontynencie. Odepchnięci od kolonii będą musieli poszukać przestrzeni gdzieś indziej. na skoro nie Afryka, skoro nie Azja, zostaje im Europa. Tutaj pierwszym kierunkiem ataku wydawała się Francja. Ale ta, wzmocniona sojuszem z Anglią na łatwy łup, się już nie zapowiada. Więc oczy Junkrów już się obracają tam, gdzie przeciwnik wydaje się słabszy. Przestrzeń ogromna, mało zaludniona. Rosja. Pojmujesz pan? To wcale skomplikowana układanka. Strony przyszłego konfliktu oczywiście ułożą się wedle starej zasady. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Zagrożona Dobra. przez Niemcy Rosja obróci się ku Anglii i Francji. Śmiała teoria, nie powiem, ale czy słuszna? Niemcy nie pamiętają mądrych przykazań Bismarka, że zawsze z Rosją, a nigdy przeciwko niej? Rosja to nie jest kraj jak inne, prędzej kontynent. I sam widziałem, jak wielki, gdy mnie na Sybir gonili. Przeogromny. A z kontynentami się wojen nie wygrywa. Napoleon się o tym przekonał. Bismarck nie żyje. A panujący obecnie kaiser to Jełop i bufon, gdzie go rząd zdobyczy Jungczyk. Popchnął tam na oślep pójdzie. Europa żyje w coraz większym napięciu. Będzie wojna. Ale kiedy? Nie prędzej niż za lat 10 i nie dalej niż za 20. Dlatego ta wasza bitka, do której chcecie skaptować Japończyków, żeby wam za mecenasów służyli, nie ma najmniejszego sensu. Wytracicie tylko siły narodu. W najmniej sposobnym momencie. A w chwili, kiedy naprawdę będą potrzebne, to ich zabraknie. Powtórzycie tylko rok 63 z najbardziej smutnymi skutkami. Nie. Nie. I jeszcze raz nie. No to już? Ja przyjrzałem tę waszą filozofię. A to jest czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Czekać, aż inni o nas postanowią. Bo jeśli wojna, o której pan z takim przekonaniem prawisz, zostanie nas w bezczynności, w bierności, to tak się właśnie stanie. I nawet jeśli w wyniku tej wojny dojdzie do określenia map na nowo, a nas przy tym nie będzie, to wykreślą te mapy bez nas. I bez niepodległej Polski. Podobnie jak to uczynili na kongresie wiedeńskim. Mm, ależ byliśmy wtedy czynni. To jak jeszcze? Kości polskich wojaków ścieliły się od Moskwy po Madryt. No, postawiliśmy na złego konia. Teraz należy postawić najlepszego. Czyli? Na siebie! Na czyn własny. Z Polaków i dla Polaków. Liczyć się z nami będą, gdy zdobędziemy się na czyn własny, nie podyktowany niczyją wolą. Czyli Napoleon nam potrzebna na 100 tysięcy Kościuszków. Czekać w bezczynności to parszywieć w tym moskiewskim wychodku, w jakim teraz żyjemy. Jeszcze dziesięć lat, a jedni nie będą chcieli z niego wyjść, a drudzy zapomną, jak się odmyka Skobel. Bo im wychodkowa atmosfera zatruje dusze. Panie Piłsudski, gdyby natchnionymi oracjami można było wygrywać bitwy, to byłoby już po wojnie. A Polska by wystrzeliła od morza do morza. O, tak właśnie wiesz, prorokował. Czekierzy że pan... A potem kraj nasz wolny, potem jasność dniowa, Polska się granicami ku morzom rozstrzela i po burzliwej nocy oddycha i żyje. Żyje! Czy temu słowu zajrzeliście w duszę? Zajrzał pan kiedy? Ja zawsze podejrzewałem, że panu Słowacki starcza za program polityczny. Bardzo proszę, mniej literatury, a więcej realnego życia. Jak trzeba, będzie to pana na kolanach, będę o to błagać. Kpić łatwo, a trudniej zdziałać cokolwiek. I tu się szanowny pan raczy mylić. Działam. Ja i ci, co są ze mną. Tylko, że czyn to powinien być poprzedzony stosowną ideą, dostosowaną do czasów, nowoczesną. Bo nie wiem, czy pan zauważył. Od czterech lat mamy już wiek dwudziesty, i nie mowa tutaj o datach, tylko o epokach. No tak. Zapomniałem, że pan jesteś ten Polak nowoczesny. I pono na dodatek myślący. Przynajmniej tak mi się w ogłaszanych pismach przedstawia. Czytał pan może? Nie, nie zdarzyło się. Jaka jest podstawowa cecha charakteru Polaka? Bierność. Granicząca z bezczynnością, historycznie ukształtowana. Wierność szlachcica, który nigdy niczego nie musiał, bo zawsze miał wszystko pod nos podsunięte, i wierność chłopa, trzymanego w poddaństwie, w ciemnocie, jak bydło robocze. I takiego słabego człowieka uczyniła rzecz Rzeczpospolita, zanim zniknęła z mapy, i dlatego na te mapy wrócić nie może. Dlatego musimy wytworzyć zupełnie nowy typ Polaka. Tego niby nowoczesnego, aktywnego zdolnego do istnienia w dzisiejszym świecie. Zresztą on się już wykształca. Człowiek, który odrzuca bierność na rzecz działania dla dobra narodu, czyli wspólnoty, bez której nie wyobraża sobie życia. A gdzie jest ta rewolucja narodowa? Bo ja żadnego wzmożenia do walki to tu nie widzę. Bo to nie jest kwestia ruchawek, zbrojnych wypadów, barykad. Ta rewolucja odbywa się tu. Żeby stanąć do walki o wolność i wygrać, to najpierw musimy wygrać z tą naszą polską biernością, z tym naszym. Jakoś to będzie. Samo z siebie nic nie będzie. I tu się z panem zgadzam całym sercem. Moskale zamknęli nas w wychodku. A my zamiast z niego wyjść, to obmawiamy sobie, że ładnie pachnie. I nie ma co narzekać, bo zawsze mogą wrzucić do szamba. I na to zgody być nie może. A najlepszym. To będzie zastrzelenie paru żandarmów i szpiców. Na początek, oczywiście. Mam znowu swoje, no jakby fonograf z jednym wałkiem kręcił. No, wojenka, wojenka dla wojenki! Te lance, chorągie, szable, wybuchy, armat, potem jęki konających bohaterów. A w końcu lasy pełne trupów, a kibitki ze Ja, i ci, co są ze mną, inne mamy marzenia. Nam się marzy polski kupiec, handlujący z całym światem. Polski pracowity rzemieślnik. Polski bank obfitujący w kapitały, polski fabrykant produkujący chwalony na całym świecie towary. Nam się marzy taki Polak, który walczy o polskość, ale tam, gdzie się na to otwierają możliwości, który nie pozwala na wynarodowienie dzieci, szerzy o światę wśród ludu. Daje zatrudnienie rodakom. Nie Polak powstaniec, tylko Polak obywatel. Wojownik nowych czasów. Panie Romanie, tylko że mnie się zdaje, że ten pana program rewolucji narodowej to nie do nowoczesnego Polaka doprowadzi, a do filistra który całą swoją energię zużyje w aktywizm służarstwa? I wykaże się siłą, tak. Ale nie do odbudowy narodu, tylko do lokajstwa wobec silniejszego. Czy już ich pan nie masz na tysiące? Tych wszystkich trzeźwych i rozsądnych organiczników i wszelkiej maści lealistów? Takich należy tępić na równi z socjalistycznymi wichrzycielami i innymi nihilistami. To ja z tymi wiszycielami wolę na razie trzymać i za ich zdrowie wypiję. No pozwoli pan, że tym razem nie będę mu akompaniował. Nadzwyczajnie mi ten koniak posmakował. Zauważyłem. Podobny tatko pijał. Dobrze nam się żyło w tym naszym złowie. Jak u pana Boga za piecem. Pański ojciec. Nie on jeden zresztą. Pojął po upadku powstania, że w nowych warunkach trzeba otworzyć się na nowe idee, działać inaczej. Nienowoczesność go jednak zgubiła. A co niby innego? Jakbyś się nie brał do tych nowych przemysłów. I eksperymentów agrarnych to by rodziny z torbami nie puścił. Typowo polskie. Sprawy idą źle, że to wszyscy dookoła winni, tylko nie ja. A pańskiego szanownego tatę zgubiła szlachetczyzna. Prawdziwy przedsiębiorca to siedzi na miejscu i pilnuje interesu, a nie się rozbija po okolicznych majątkach, bo mu się zabawy z sąsiadami zachciało. Prawa ekonomii są twarde. I ciesz się pan. Żeś się pan z tego złowa na świat wydobył. Inaczej byłbyś pan zupełnie jak pański baćka. A ten pański ojciec to był brukarz czy kanalarz? A żebyś pan wiedział, kamienie tłukł, żeby rodzinę nakarmił. Ja to panie. Ja to z dzieciństwa pamiętam spracowane ręce matki. Jak nam herbaty cienkiej nalewała do chleba ze smalcem. A pan, żyłeś z rodziną w bajce kresowego magnata, która się skończyła długami. I wielu wam podobnych żyje w takich bajkach, nie wiedząc, że się wkrótce skończą, bo historia już im wyznaczyła rolę. Bankrutów. Nie dbam o dawne splendory. Żeby zbiegać za groszem, to walczy, żeby ta Polska całkiem nam nie przypadła. Nie tylko pan. Gorąc dziś straszny. Czuj, że równik niedaleko. Nawet nasza gejsza spotniała. Patrz pan, jak się wachluje. Jakby miał zaraz gdzieś odlecieć, jak ważka albo jaki motyl. Prawdziwa Madame Butterfly. No ta, z włoskiej opery. No, rzeczywiście. Upały w tym Tokio. Duch, ty jak w łaźni. Człowiek mógłby pomyśleć, że do Afryki albo innego piekła zjechał. Tylko ludzie, zamiast czarni, to żółci. Ale i tak, mimo łagodnego koloru skóry, widzę w nich pewną diabelskość. Choć to i kurtupelki. Diabelskość? Człowiek nigdy nie wie, co naprawdę myślą. Nie patrzą w oczy. A w rozmowie to kręcą jak Lucyfer pytany o zbawienie. <grym> Co pan widzi? Japończyków. Całe mnóstwo. Jak w mrowisku. I kręcą się jak te mrówki w tej wewce, nie wiadomo za czym. A ja widzę uporządkowaną zbiorowość, której każdy element zmierza w wyznaczonym kierunku. Każdy ma wyznaczony cel. Ważny dla całej społeczności. Ma pan rację, to przypomina mrowisko. Albo prędzej ul. Z mikadem jako królową roju. Dla niego Japończyk żyje i dla niego Japończyk umiera. Oni czczą go bardziej niż mą cara I od nich się mamy uczyć? Panie Piłsudskiej, nie spotkałem w Japonii ani jednego człowieka, a siedzę tu już dwa miesiące. Ani jednego człowieka, który by nad obowiązek względem narodu przedkładał sprawy własne i narzekał, że są one gwałcone. A u nas? Wiele razy się zastanawiałem, czy naszą religią jest katolicyzm, czy raczej prywata. I to jest przyczyna klęsk naszych japońskich zwycięstw. Panie Piłsudski, Japończycy wygrają tę wojnę. Ja bym tego chciał. Ale mnie się wydaje, że to jest dopiero początek kampanii. Panie Piłsudski, ja to wiem. Moskale nie doceniają Japończyków, gardzą tą nacją. Myślą, że to jest jakaś półdzika banda, która jeszcze przedwczoraj włóczyła się po lasach z dzidami. Ale srodze się rozczarują, to nie jest luźna kupa plemienna, na którą się natknęli w środkowej Azji, tylko świadomy, zwarty naród o historii liczącej dwadzieścia wieków. I ta nieprzerwana historia spoiła ich niby cementem. Dlatego Moskale nigdy ich nie skruszą tak jak nas skruszyli. Całkiem to nie skruszyli. Choć nie przeczę, przędziemy raczej cienko. Zastanawiam się, czy pan jednakowo sił japońskich nie przeszacowuje. W końcu Moskale mają jeszcze moc rezerw, których nie użyli. Przegrali pierwsze boje, ale ich główne armie w głębi kontynentu rozlokowane są wciąż nienaruszone i gotowe do użycia. Pan Japończyków nie rozumie i nie docenia. Błąd. Duży błąd. Oni są najdoskonalszą ze znanych mi nacji może jeszcze oprócz Wcielających w życie ideę narodową. Oni są. Oni są jak palce tej dłoni. Zaciśniętej w pięść. Każdy z nich tylko o tyle ma znaczenie, o ile jest częścią tej pięści. Silnej, zwartej, w każdej chwili gotowej, żeby wymierzyć cios tam, gdzie przeciwnik najsłabszy. HA! HA! <słyski> Więc Pana zdaniem, te żółte diabły zwoją mu skórę? Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Posłać po więcej koniaku? Może potem. Nie wiem, jak Pana. Ale mnie ta porcelana ma trochę depremuje. No żadna z naszych dam nie wytrzymałaby jednej setnej tego. Z twojego złego to wolę te gejsze. Przynajmniej dzisiaj. A ja wolę Japończyków od Polaków. Proszę mi wierzyć. Wiele rzeczy zaczęło mi się układać w głowie odkąd tu przyjechałem. Gdzieś tam naszym sobie panom do samurajów? Panie Piłsudski, musimy się uczyć. Od wszystkich, którzy są więcej warci. Od Japończyków również. Jak się wrowisko przemienić? W samurajów. W naród wewnętrznie prężny, zdolny do ekspansji. Panie Piłsudski, 50 lat temu Japonia była równie bezładnym krajem, jak niegdyś Rzeczpospolita. Obce floty wchodziły do japońskich portów. Admirałowie Zachodu dyktowali rządowi traktaty handlowe. Dni wolności Japonii zdawały się policzone. Japończycy jednak nie popadli w rozpacz, wręcz przeciwnie. Zerwali się do czynu. Obalili feudalne stosunki Szogunatu, stanęli w zawody w pracy cywilizacyjnej z największymi imperiami świata. No i patrz pan, jak im się powiodło. Stanęli do podziału chińskiego tortu jak równy z równym, a i Moskali, powiadam panu, pobiją. Polacy. Polacy nadto są sobą, żeby działać wspólnie. Powiadamy o sobie, że jesteśmy narodem najbardziej rycerskim ze wszystkich i cóż stąd, jeśli też najłatwiej zdradzamy sprawę publiczną dla prywat. Może tutaj kiedyś ktoś taki się przydarzy, ale to będzie przypadek jeden na milion, a u nas... Porzuć pan te wypaczone idee, te, te socjalistyczne wariactwa. My też przecież idziemy do Polski, może drogą dłuższą, może ostrożniejszą, ale pewniejszą. Bez narażania narodu na hazard. Na kolejne powstanie, nie teraz, kiedy z takim trudem podnosi się po ostatnim. Kolejny statysta. Stać. Stać, stać i czekać. A na co dokroćset? A Aż to nie w tym wychodku? Albo nam kajdany do kości poprzyrastają? Czyn nam jest potrzebny! Na gwałt! Teraz! A z pana usta słyszę jedynie pochwałę bezczynności. Czym pan wykpiwa. Nie wykpiwam, tylko inaczej pojmuję. Dla pana czyn równa się powstanie. A dla mnie rzetelna, ciężka praca. Pan, z pana doświadczeniem, z pana zdolnościami, z pana energią? Pan by się bardzo w tej pracy przydał. Ja? Z wami? Pan z nami? My dwaj, razem. A dlaczego nie? Przecież jesteśmy Polacy. A ten pana czyn też może być kiedyś do przeprowadzenia. Może być nawet niezbędny. Razem się do niego weźmiemy. Porządnie. Ale to byłaby zdrada. Nie wobec Polski. Późno już. Muszę do hotelu. Ale pan wróci, Piłsudski. Pomyślałem też u panu. Pan wiedział, że ja wrócę? Nie dokończyliśmy przecież naszej dysputy. Mnie się zdaje, żeśmy nie skończyli. W naszym w hotelu takich delicy nie serwują, ale nóż i widelec to podają. <grystanie> w ten sposób chwyta pan pałeczki między palce? Pytanie mi kawałki jedzenia? Macza w sosie? Sojowym? Mm. Mm. Naprawdę smaczne. Może odrobi na sakę? Na zaostrzenie apetytu. Mówi pan o tej wódce? Spędzonej z ryżu? Dalej mi to do skosztowania w hotelu zaraz po przyjeździe. Jakbym pił, za przeproszeniem, pocukrzone szczyny. <grystanie> <grystanie> hmm. O! Przewidziałem pańską awersję. Zamówiłem dla pana koniak. Koniak. Arigato. Jednakowoż uważam, że Polacy powinni być bardziej otwarci na inne kuchnie, również te egzotyczne. Niech pan skosztuje tej surowej ryby. Delicję. Hmm? Nie no, dosyć mam tej piekielnej egzotyki, niech ją czort porwie. Królestwo, zakołduny i bigos. Ja myślałem, że z socjalisty to będzie jednak większy kosmopolita. Trzeba być otwarty na świat. Panie towarzyszu, sam się pan otwieraj. Ja to bym kołdunika, choć najmniejszego, z kapinką rosołu. jak mamusia w złowie gotowała. Co, panie, dziku jestem, żebym surową rybę wstrząchał? Coś mi się zdaje, że umysłowo to pan nigdy z tego złowa na świat nie wyjechał. Tymczasem, Polak prawdziwie nowoczesny. A ja na tę nowoczesność to chyba nie mam ochoty. I żaden Polak nowoczesny. Ani staroczesny zresztą. Takich paskud stojeć nie będzie. Choćby go stu panów Dmowskich agitowało. I tu się pan mylisz. Polubią. Jeszcze jak polubią. Wystarczy, że w Paryżu polubią. A co ma piernik do wiatraka? No jak to? Nie zna pan tej frazy zwieszcza? Hmm. Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi. A wypluj pan to. Już po żabojadach to się można wszystkiego spodziewać. Kto żaby i ślimaki zjada, ten i surową rybę może. A, żabiłódka. Bardzo ciekawy smak, mięso delikatne, powinien pan spróbować. Kindziuka, blinów czy Krzyż pański z tymi litwinami. Chcieliby, żeby ciągle było jak za Mendoga. A co pan masz do litwinów? Nic. Poza tym, że są litwinami i niczym więcej. Mówisz pan rebusami. A prosty Litwin prosi prosto. No weźmy chociaż tego wieszcza, co tośmy go już cytowali. Litwo, ojczyzno moja. Po polsku. Do Polaków pisze. No mnie się zdaje, że ojczyzną Polaków jest Polska. Żadna inna kraina, nie? Litwa, nie Ruś, nie Kurlandia. Polska. Pana zdaniem Litwa to nie jest Polska? No, to z samej nazwy wynika, jakby była Polską, to by się tak nazywała. To jest po prostu inny kraj. Czyli ja się urodziłem w innym kraju, nie w Polsce. A to zależy, kogo spytać? A jaka ona powinna być według was? Kto? No Polska? Ta wolna i niepodległa, co ją chcecie tymi, tym waszym socjalizmem wywalczyć. No to pytam. Dla kogo i w jakich granicach? Żeby choć blińczyk, kartofliany... Panie Piłsudski, dla kogo i w jakich granicach? Przedrozbiorowych. Dla narodu oczywiście. Czyli dla Polaków. No, tak by wychodziło. No. Bardzo ciekawe dźwięki. Jakby kto szydłem w uszyć gał! Do czego pan zmierza? Polacy w Polsce powinni być nacją przeważającą. A najlepiej jedyną. Państwo polskie silne, to państwo jednorodne. Bez niechętnych nam obcych, zaburzających naszą wewnętrzną swoistość. Ale jak pan zamyślasz postąpić z Żydami? Co zrobić z żydowskimi bankierami, adwokatami, kupcami, pachciarzami? Z Polski ich wygnać? Bo jak im w Polsce nie żyć, to gdzie? Mają swoich Rudszyldów. Niech im wyspę jaką kupią zamiast sobie kolejnego pałacu. O, Japończycy. Ostatnio wydarli Chińczykom Formozę. Podobno nie są za bardzo zadowoleni. Może tanio odstąpią? To może Madagaskar? Mhm. Zróbmy im cesję praw popeniowskim, to <laughs> może upusz od Francuzów dostaną. Niech im będzie. Szli, krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewnie jednak, że Pan Bóg się do synów przyzna, szli dalej, krzycząc Ojczyzna, Ojczyzna. Ten Bóg z mojżeszowego Rzeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał jaka. A jaka powinna być waszym zdaniem? A nie będzie Polska Ludowa. Byleby nie podległa. Rzeczpospolita Ludowa. Tak by się to po waszemu nazywało. Polska zaznaczam. A, przepraszam. Polska, Rzeczpospolita Ludowa. Nie. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. <laughs> Z samej nazwy wyziera jakieś obrzydlistwo, jakaś, nie, nie wiem, jakieś moralne zboczenie. To no też mi to jakoś nie brzmi. No, jak nie brzmi? No, powinno brzmieć. Nawet się podobać. Wyzwolenie ludu i kobiet i inne podobne idee, wywracające wszystko do góry nogami. O, a wspólnotę żon? Też macie w tym programie? Kiedyś chyba była. I tu pana złapał w kurniku. O Maryszkę panu chodzi. Że się amory nie udały. Całe Wilno widziało, jakieś pan do niej smalił cholewki. Jak pan Roman przyjeżdżał z mitawy. Jak spacerował ulicą zamkową z laseczką spiesząc do salonu pani Juszkiewiczowej. O, tak spacerował. Tak spacerował. No chud do prawdy godzin doktora nauk. A potem pan kandydat zjawiał się w salonie i zabawiał całe towarzystwo prawiąc o tym robalu, o którym uczoną dysertację pisał. Jak mu tam było? Moczek? Włosek? Przyczynek? Do morfologii wymoczków włoskowatych. I tymi wymoczkami zanudzałeś pan całe towarzystwo. Aż ludziom odziewania od szczęki zawiasów wypadały. No nic dziwnego, że mnie Maryśka wolała. Bo musisz pan wiedzieć, że o tyle mnie rodzice dobrze wychowali, że w ciągu paru godzin mogę babą setne komplementy prawić. A pan tylko robale i robale. Zobacz pan. Jak nie mu na zesłaniu urządzili? I mimo tego oczywistego defektu w urodzie, to mnie, biednemu Ziukowi Sybirakowi, Marysia powierzyła swój los i szczęście. Też byłem na zesłaniu. <laughs> w Mitawie. 300 wiosn od Wilna. Niby letnisku pod Rygą. Rzeczywiście byłem kiedyś bardzo uroczy miasteczko. No straszne tam pan Roman zesłanie odbywał. Tak twarde, że i co rusz zjawiał się w Wilnie, puszczać się w konkury do maryszki. Zesłanie to jest Sibir. A co pan wie o Sibirze? O, no tak bardzo się pan na tym Sibirze nie smucił. Jak mi mówiono. A do no czego on pije? Do panny Leonardy. Zabiła się potem. Mówili, że z zawiedzionej miłości. To nieszczęście to zdarzyło się długo po naszym rozstaniu. Nie wiem, dlaczego tak postąpiła. Młody wtedy byłem mi na facetki łasy. Może i zbyt łasy. Ale Leosie kochałem prawdziwie. Życia Leosi nie wrócę. Ale mogę się odkupić, przywracając do życia Polskę. Nie będę się silny na odpowiedź. Zmartwychwstanie może się dokonać tylko dzięki krwi i ofierze. I nie ma innej drogi. Koniec tego wymigiwania się. Nam to się trzeba bić! No bo to samo. Obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni? Hej, ha! W królestwie to najdurniejszy chłop wie, że do miski z zupą to się siada z łyżką. Bo człowiek to nie pies, żeby zupę prosto z misy chłeptać. A panowie w komitecie to nie wiedzieli, że żołnierz to nie żniwiasz? że iść do boju z kosą? I poszli, poszli z kosami, poszli do boju. Jeszcze im tych kos zabrakło, na armaty poszli z drągami nazywali się Drągalierzy. No i co? Zdobyli chociaż jedną? Langewicz zdobył baterię. Zaraz później stracił. Jołop. Jak te studenciki to powstanie wywołały? Przekleństwem naszym jest to, że o kardynalnych sprawach decydują niedoważone młokosy. I wylali tę rzekę krwi, za którą pan tak tęsknisz. Tylko na co? Żebyśmy pamiętali! Tylko po co? Drogo ta pamięć wyszła! Jak do tych mogił po lasach doliczyć? Tych straconych na szubienicach? Tysiące pognane na Sybir? Drugie tyle tych, co musieli opuścić ojczyznę? Porujnowane dwory, pokonfiskowane majątki, szkoły polskie pozamykane i taka rusyfikacja, jaka się nigdy nikomu dotąd nie śniła. Dlatego powiadam, nigdy więcej podobnych błędów, nigdy więcej daremnego rozlewu polskiej krwi, bo następnym razem się doszczętu ta nasza biedna ojczyzna wykrwawi i nigdy już więcej do życia nie powróci. Przecież to spać nam trzeba. Drzemać słodko do chocholej kołysanki. A w czym to jest różne od śmierci? Pan niczego nie rozumie, pan nie rozumie tego, co ja mówię. Praca narodowa nie jest snem! To jest przeciwnie, to jest budzenie się ze snu do życia. To jest kumulowanie tej energii w oczekiwaniu na chwilę. Kiedy? Kiedy my będziemy silni, a wrogowie słabi. Wolę wygrywać niż przegrywać. Widzę, że panu przestały smakować japońskie delicje. Rozmawiał pan z nimi? Z Japończykami? Nie wyznaczyli jeszcze spotkania. Z pańskimi przyszłymi legionistami. No? Z polskimi jeńcami schwytanymi przez Japończyków po bitwie nad rzeką Jalu. Hmm? Jeszcze nie miałem ku temu sposobności. A ja miałem. Wielu ich było? Na Legion by nie starczyło. Co najwyżej na kompanię, ale i tej byś pan nie uzbierał. A dlaczegoż to? Rozmawiałem z tymi jeńcami, z wieloma z nich. Spędziłem w Matsuyami parę dni. W większości to byli prości ludzie, chłopi z królestwa, ale zadziwiająco wielu z nich umiało pisać i czytać. Jedyna rzecz, o której mówili z błyskiem wokół, to był powrót do domu, praca na roli, szłe zbiory. Ich pociągało życie, nie śmierć na polu chwały. Nie sądzę, żeby chociaż jeden zaciągnął się do tych pana legionów. A gdybym do nich przemówił, o wojnie z Moskalami opowiedział, o wolną Polskę się upomniał. Ale pan wiesz o polskim chłopie, co o japońskim rykszarzu. Dla pana to jest materiał na mięso armatnie. A dla mnie przyszły silny Polak. Po co mają ginąć gdzieś? W Mandżurii? A, zapomniałem, przepraszam. Po to, żeby przelać krew za japońską sprawę, po to, żeby później pan Piłsudski mógł zostać dyktatorem wolnej Polski. Gdyby memoriałami do rządów można było niepodległość wywalczyć, to byśmy ją sto razy odzyskali. Do dupy z takimi idejkami! Ja potrzebuję żołnierza, słyszysz pan? A ja panu obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy. Żeby cało i zdrowo wrócili wszyscy do domów. Niech orzą, sieją i płodzą dzieci. Będą jeszcze potrzebni. Bardzo potrzebni. I tak w końcu z Moskwy Bynajmniej. Szanowny panie. Pan mnie uważa za pasywistę, bo nie zamierzam porywać się z drągami na armaty. Ale to, że jestem przeciwny rozlewowi krwi rodaków, to wcale nie oznacza, że ja nie mam własnego planu. Na ustępstwa względem zaborcy? Żeby na łaskawie w zamian choć trochę pozwolili być Polakami. Pierwszy pan o nim usłyszysz. Jeszcze z nikim nie dzieliłem się tym projektem. Panie Piłsudski, Moskale przegrają tę wojnę. A to już pan mówił. I w sto razy powtórzę: Moskale przegrają tę wojnę, ale nie upadną. I to też pan mówił. Jest Mo to wielka wojna. Moskwa nie upadnie, ale mocno się zachwieje i zostanie potężnie upokorzona. I to jest dla nas. Historyczna okazja, żeby wywalczyć coś dla siebie. Dlatego, panie Piłsudski, ja nie modlę się o pańskie legiony, tylko o siłę i zdolności dla samurajów, bo im bardziej przetrzepią Moskali, tym więcej uzyskamy dla siebie. Może nawet autonomię. Wedle moich kombinacji, będziemy mieli do wyboru dwa rodzaje zachowania: albo opowiedzieć się z Rosją przeciwko Niemcom. Albo z Niemcami przeciwko Rosji. Przeciwko Moskalom z każdym. Choćby i z diabłem. Nigdy z Niemcami choćby nie wiem, co się działo. A dlaczegoż to? Niemcy są dla nas stokroć groźniejsi. Jeżeli wygrają tę wojnę i zagarną całość naszego terytorium, gwarantuję panu, że za 100 lat nikt między Wartą a Bugiem nie będzie już mówił po polsku. Gdybyś pan tak gumaryczki prorokował, zamiast o tych robalach prawić. To może miał być pan temu nie jakąś szansę. Jeżeli Niemcy wygrają tę wojnę, to nas zjedzą. Kosteczka nie zostanie tak jak teraz po kawałku zjadają. Wielkopolska. Nie przesadzasz panaby? Dają tam sobie z tym kulturkampfem całkiem nieźle radę. A bardzo dobry przykład. A wiesz pan, że prawie połowa mieszkańców Poznania mówi już wyłącznie po niemiecku? Trzeba Poznańczyków wspomóc i to szybko. I mają to zrobić w Moskale. Nie inaczej, zagarniając całość naszych ziem. Jeżeli przystąpimy do wojny i opowiemy się po stronie Rosji, będziemy mogli zażądać szerokiej autonomii dla Polski. A ja nadal nie widzę żadnych korzyści dla Polaków. Oprócz tego, że wszyscy razem będziemy siedzieć w tym wychodku i rok po roku coraz bardziej Moskwicieć. Tak się nie stanie. Wiesz pan dlaczego? Wyłożę to przykładem. Gdym rozmawiał z generałem Kodamą o tym, jak zarządzał Formozą, wspomniał mi o tym, że rząd Japonii wysłał do Europy swoich emisariuszy, aby dowiedzieli się, jak państwa europejskie radzą sobie z terytoriami okupowanymi. Dziwnym trafem. Japońscy emisariusze nie trafili tylko do jednego kraju i niech pan skatnie, do którego. Domysł w tej kwestii to nie jest żadna sztuka. Nawet w dalekiej Japonii wiedzą, że od Rosjan nie można się niczego nauczyć. To barbarzyński, półdziki kraj, nastawiony wyłącznie na niszczenie dorobku innych, sami niczego nie tworzą. W przeciwieństwie do Niemiec, szanowanych w całej Europie dla ich karności, dyscypliny i konsekwencji z jaką zmierzają ku wytyczonym celom. Dlatego to Niemcy są dla nas stokroć groźniejsi. Bo obrali sobie za cel eksterminację naszego plemienia i nie brak im siły i woli, żeby tego dokonać. A Moskale tej siły nie mają. <laughs> nie myl pan brutalności z realną siłą. W starciu cywilizacyjnym z nimi wygramy. Jesteśmy lepiej zorganizowani. A jeżeli zostaniemy zjednoczeni na ziemi bez kordonów, Nasza potęga wzrośnie. Aż w końcu Rosja nie będzie w stanie utrzymać takiej silnej Polski przy sobie. Jeśli dobrze myślę, zakładasz pan, że w wyniku Wielkiej Wojny Rosja połknie całą Polskę. Tylko po to, żeby ją później wypluć. Jak lewiatan Jonasza. Tak właśnie. Tak właśnie. Jeżeli dokonamy rewolucji narodowej i wejdziemy w obręb Rosji jako jednolity, zwarty naród, wtedy zwierzchność Rosji nad nami będzie jedynie iluzją. Będzie komedią odgrywaną na pokaz. Aż w końcu przyjdzie taki dzień, kiedy ten Teatrzyk nie będzie już więcej potrzebny, wykorzystamy Rosję jako żywiciela, a gdy w końcu sił opadnie, przez jej osłabłe wnętrzności przegryziemy się na wolność. Arigato, panie Piłsudski. Nawet nie trzeba będzie urządzać powstania. Dlatego tych jeńców trzeba wszystkich cało i zdrowo odstawić do domu. Moskiewski lewiatan dostanie niestrawności i wypluje polskiego Jonasza. Tak sobie. Prawie bez żadnej z naszej strony mordęgi. I potem nic z tego, nic owego będzie mieli Polskę na pierwszego. Późno już. No, trochę nam zeszło. Powiem panu. Jakie widzę niedoskonałości w pańskim planie. A dostrzegam trzy. Pierwsze. Pana myślenie to wydaje mi się podobne do kalkulacjowych magnatów z Targowicy. Wszak nie projektowali oni kolejnego rozbioru. To caryca ich oszukała i wykorzystała. omamiła, A oni bladzi uwierzyli. Wierzyć w moskiewskie pakty i obietnice. Nie znajdziesz pan w świecie bardziej kłamliwej i podstępnej nacji. A pan... Z tymi swoimi kalkulacjami to się zapiszesz w historii obok szczęsnego. We Świadomy naród to coś więcej niż kilku magnatów. Drugie. Pan twierdzisz, że moskiewski lewiatan nie przetrawi polskiego Jonasza. A stoki trawienne tego lewiatana są mocniejsze niż się panu zdaje. Ileż to już polski kresowej zdołał strawić, co? Rusyfikacja Moskali jest prymitywna. Ale skuteczna. I dokąd nas to bratanie się z Moskalami zaprowadzi? Źle pan interpretuje moje intencje. Moskwa to jest dla mnie droga, nie cel. Tylko, że nie jeden, zanim się obejrzy, to dojdzie po tej pańskiej drodze do Moskwy. I już nie wróci. I trzecie, wreszcie. Pana rewolucja narodową to już zupełnie nie wierzę. Prędzej ludzi pociągną hasła socjalne, bardziej bowiem potrzeba im przyzwoitego zarobku niż polskiego ducha. Co im będę o Polsce prawił, kiedy żołądki z głodu poprzyklejane do krzyża? Dlatego wolna Polska w pierwszym rzędzie wolną powinna być od nędzy. I co pan na takowe? Dictum acerbum. Jeżeli moje pomysły są złe, to pana tragiczne. Zawsze postawię raczej na przezorność niż na bohaterszczyznę, nawet jeżeli trzeba będzie poczekać na zyski. A ja powiadam. Czyn. Póki jeszcze pamiętamy, żeśmy Polacy. Inne nacje też mają dosyć. I razem rozgrzemy to strupieszałe imperium na strzępy, jak starą koszulę. I każdy dostanie swój kawałek, a my Polska. Po co nam ten cały mesjanizm i te awantury o innych? Polak ma przede wszystkim obowiązki wobec Polski, niech inni się troszczą o siebie. Niebo, obaj jesteśmy Polacy, ale jakby z innych planet. Późno już. Długośmy sobie pogadali. Nocne rozmowy to nasze specjalité de la maison. No z to nam jeszcze wystarczy. To za co wypijemy? Jak to za co? Za pomyślność naszych przedsięwzięć, ale każdy za własne. Każdy za swoje. Ale pamięta pan, na cośmy się umawiali? Że nikomu nie powiemy o naszych rozmowach. Nikomu? Piłsudski! Przy tej za nim pójdą. Piłsudski. Zapraszamy do hotelu Metropol.